Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, witam w kolejnym odcineczku z Kingdoms of Amalur Reckoning. No dobra, przerwali mi powitanie. W każdym razie witam serdecznie na kolejnym odcinku z Kingdoms of Amalur Reckoning. I my tu idziemy po tych podziemiach Tidal Pools, bo ja tu mam coś do załatwienia chyba w tym miejscu. Tak, Recover Tari's Ring. Cave Banshing. Więc pójdziemy. W prawo. Potem w lewo. Tu coś jest. Bogart, Urchin, Cave Morgan. Shipman, Shipman. No i bardzo dobrze. Dobra, zasejwujemy sobie. No i ładnie. Szybko się rozprawiłem z tą Linshi. Więc to było coś fajnego. Muszę tu schodzić? No muszę tu schodzić niestety. Więc schodzimy.
No i mamy level up. Mogę to sprzedać w sumie. Escape, level up. Dobra, co my to możemy podnieść? Ja coś tu chciałem mocno podnosić, ale nie pamiętam co. Lockpicking. Co my tu mamy? Level Adrenaline Surf. Might 5 na 5, harpun, tym nie walczę, hammer, longsword mastery, dobra, no to tam mamy to. Dobra. Murgany załatwione. Dobra, i co my tu jeszcze mamy na Kala's Heart? Możemy wrócić. Tu jest wyjście. Dobra. Dobra, to wrócimy do pani Terry Holistic. The invite has come. Found it. I knew you would. Now listen to me. Hear my confession. What I did was wrong. I have found peace with my fate. They will execute me when the time is right, and I will not protest. But I want you to remember that I was more than my misjudgments. A good soul, a
good sailor. I was only human. But is that right? After everything I've done, the plotting, the lies, the murder, do I deserve another second chance? Yes, it is what Mother would want. She couldn't bear to see my plummet from the cliffs for something I did in her name. No! You must get the key to this cage. Alder Malloy carries it. He strolls along the beach every night after dark. He walks alone. I don't know about this. Że mam ukraść klucz, tak? No teoretycznie mógłbym to zrobić. Ale na razie to ja się chcę udać do swojego lokum. Po to, żeby sprzedać niepotrzebny złom. How can I help you today? Kijowe. Sto szesnaście, to mam 217, to jest compare do czego? Watch out for scavs. Co tam masz, panie? I swear I saw a Jotun wreck off Scuttle Beach the other day. These are the recent wrecks I've seen. If any of them seem worthwhile, let me know. Those riptides have delivered us to a traveler's ship. Where there's travelers, I'll wager there's food for the salvage. Guess I'll go find out. See you tomorrow. Be careful. Tu mamy armory. If you need any blacksmithing, I'm all yours. Thanks for the chat. I wydałem kupę kasy na naprawy. Niestety. Usiąść na tronie i nic się nie dzieje. Greetings, Master of Gravehall. With whom should we engage in diplomacy? What kind of diplomatic mission would you like me to conduct with the Varani in Fort Orghorn? How big a trade would you like me to make? Good. This should lead to better relations between our settlements. I'll be back tomorrow. Nice seeing you. Mm.
Dobra, co my tu jeszcze mamy za zadania? Aha, kolejny, dobra, mamy, aha, dobra, możemy oddać te obrazki, znaczy farby, czyli mogę obrazki oddać do malowania. Greetings. Greetings, greetings. No to oddamy malowanie obrazków. It's quite a beautiful day. Excellent. You've collected the essences. I'll need a day to restore the painting. Take care. To pójdziemy się wyspać, nie? Albo nie. Co my tu jeszcze mamy? Grave Hall, Scouting, Translation, Find the Ancient Ten, Master of the Keep, Find Vergen Lord Stones. Something Borrowed. Visit the Ancient Vault. Tu musimy się cofnąć i będziemy tu walczyć niestety z tymi. Ale na szczęście sprajty czakramami baroneta się tutaj pięknie likwiduje. Dobra. Czego mi to potrzebne, no ale zabiorę.
Dobra, idziemy sobie tu. Fajną jakąś rzecz. Ancient Valani text. Zapisałem. Idziemy do Brigands Hallways. Tu pójdziemy w prawo najpierw. Bo tutaj jest Lorestone, który muszę przeczytać. I wtedy będzie dobrze. Ci bandyci nie stanowią dla mnie większego zagrożenia. Nie tak ich pokonywałem tu. Bum! Bum, beczułka. Złoto, złoto się przyda. Mam do kupienia parę rzeczy. Ale tak w ogóle. Trzy, ale sprzedam chyba. Bum. Bum. Pup, 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 pup. Idziemy sobie rozwalać bandytów. Bandyci. More coins for the copper. Taste my food.
co my tu jeszcze mamy? Zabrane. Zabrane. Pozabijani bezproblemowo. Dobra, zapiszę sobie, bo tu mi zawsze coś... będzie sobie działać. Red Legion Free the Prisoners. No muszę sobie tu. Pójdziemy w tym kierunku. Zapisywanko się do tego przydaje. Co my tu mamy? Rzeźnia. Wykończyłem ich pięknie, po prostu wspaniale. Ja to sobie pozwiedzę. Dobra, rozwalanie skrzyneczek jest rozwalaniem skrzyneczek. Gold, gold map, Cape Solace. A tu jeszcze jakiś letter dostałem, items. Bundle of coś tam, bundle, map, Cape Solace. Dobra, co my tu mamy? Ancient Varani text. Oczywiście nie przeczytam tego, tak. Letter to Nina Malloy. To my Nina on her fifth birthday. Na piąte urodziny.
Grow up strong, grow up bright, grow up swift, grow up wise, fear nothing, embrace everything, love the world you've been given, and do your part to protect it. Grow up, Nina, but don't grow up too fast. Love, father. Liścik na urodzinki znalazłem, tylko co on tu robi? No i tu jest Lore Stone. No co, to pójdziemy wykończyć tych bandytów. Nie mają prawa przetrwać. This one is all mine. Jeszcze coś? Jest przejście od wody, no dobra. Ale to nie to mnie interesowało w tym momencie. O, takie... Dobra, coś tu jeszcze mamy. Dużo broni znajdę, ale broń mi się przyda, bo na sprzedaż, a potem naprawy tego, co ja mam, bo to się drogo naprawia. Dobra, Lordstone zaliczony. Teraz pytanie, mamy tędy. Scouting, Gravehall Paintings, dyplomacja. Kilka zadań mam jeszcze tutaj do roboty. Ale idziemy teraz tędy. Aha, tu można zeskoczyć. A żeby pójść w drugą stronę, to muszę... Tu jeszcze mogę w prawo pójść, ale tu nie wiadomo, czy coś tutaj jest, nie? Art. Scuttler, a co to jest?
Scuttler. Jakaś macka. No i tak chyba zostanę przy Electrifying Long Sword of coś tam. Muszę iść w lewo, potem tu w prawo. No dobra. Płyniemy zatem w tym kierunku. Ancient Almain text. Ciekawe, czy mogę go odczytać, czy też muszę go odczytać. Dobra, to jest tutaj jump down here, a mi się nie chce tutaj skakać. Dobra, tu coś jest, Red Legion Bandit, dobra, no to jak... Tu popłyniemy, jeszcze mogę coś zabić, nie? Szybko i po sprawie, nie? Nie zajęło to długo. Tu coś jeszcze jest. Więc tu sobie pójdziemy, popłyniemy właściwie. Thank you.
i dobra. Bandyci położeni po kotem. To było to, o co mi chodziło. Wyrżnąłem wszystkich, wyrżnę wszystkich. Co do jednego. Co do jednego. Pepe. Co tu mamy? Red Legion Bandit. No to jedziemy z nimi, nie? Zasłużyli na śmierć. Stłukli biednych wieśniaków. This one is all mine. Lead for me. Tam coś jeszcze jest? Dobrze, no, pójdziemy tam. Tam są bandyci. Tak, tam są bandyci, no więc... Już niedługo pożyjecie. Tu muszę popłynąć. Aż tu do przodu strasznie. No dobra, no ale zabijanie bandytów było całkiem przyjemne. Dobrze płynę, dobrze płynę.
right must be fulfilled. Dobra, tu wybici, wybici, wybici. No to wychodzimy z powrotem. Dobra, weapons, mamy jakieś weapons? Tak, it's a junk. Junk. Gloves of the elixir. I to jest dobra sprawa. World map, co ja tu, gdzie ja tu mogę wrócić? Tu coś się będzie działo. Idziemy do babuszki tu pogadać, co ona tam ma dla nas. Oh, hi. Books are so interesting. What a wedding. Glad I wasn't invited. Thanks for finding them all for me. This will give me something to do tonight. I should be finished translating it tomorrow. See you. No i git, majonez, to załatwione. To załatwione, to lecimy dalej do babeczki tu. How can I help you today? Ja tu z handelek chcę pouskuteczniać. Dobra. Take care, my liege. Coś tam znalazł. Here's all I could find of value on the wreck. I'm ready to go back out again whenever you like. Be wary. Napraw mi nową zbroję. You think the war swarm will have me back after the ship I was protecting sank? Thanks for the chat. Wszystko co zarobiłem znowu poszło na naprawianie, no. Nie za dobrze. Hi there. There's bound to be reagents just waiting to be put to use on this island. Would you like an alchemy lesson? Mhm. Don't travel without a potion.
The trade mission was a success. Here are the goods I managed to procure and an update on our relations. With whom should we engage in diplomacy? What kind of diplomatic mission would you like me to conduct with the Diverga in Emberdeep? How big a trade would you like me to make? Good. This should lead to better relations between our settlements. I'll be back tomorrow. Nice seeing you. Wysłaliśmy babkę na kolejną misję. Pójdę jeszcze do typka, jego odzyskać ten obrazek sobie. Dostać nowy, zobaczymy co on tam wymyślił. Finished the second painting. It definitely was another keep. Maybe on a nearby island. I hung the painting on the wall for you and am ready to start the next one whenever you are. Whatever this painting is of, it's creepy. Not sure I want to see how it turns out. For this one, you'll need to kill Fair Gorta and root golems. Bring the vials of paint back to me once they've changed color. Okej, okay, a dobra, co my tu mamy za obraz? Ten chyba widziałem. Sister keep to grave, holy fell, pray to scarf, infestation was abandoned, grants permanent plus 3 range damage. O, fajnie. Idziemy jeszcze usiąść na tronie, zobaczymy co tam się będzie działo. Ktoś coś kolejnego będzie ode mnie chciał. According to records Paddy found, there should be 6 paintings for the keep, but we only found 5. One of them was moved to Mudhole Fasting for safekeeping. If you could go there and get the painting, the keep would have a complete collection. Yeah, don't ask me. Some Dvergan records he got Deidre to translate. Paddy said he found them during one of the keep upgrades. The only note I have on this painting is that it's called the Black Atoll. Good luck finding it. Take care. Okay, dostaliśmy zadanie odnalezienia obrazu. Czyli jeszcze na tej wyspie sobie trochę posiedzimy, coś czuję. Use bed. Bym sprzedał te robaki, bo po co mi one w sumie w tym momencie? Co ty tam babeczko mi jeszcze powiesz, co? The trade mission was a success. Here are the goods I managed to procure and an update on our relations. The pleasure was mine.
Okej. Don't be shy. Nie będę szła. I hope you're here to put a little gold in my pocket. Mein Regen, Mann, Arabian Edelweiss, Grated Slashing Fury. Thanks for stopping by. Dobra, co ty miałeś jeszcze do sprzedaży? If you're looking to move some merchandise, I'm your man. Jajaj, ale to będzie jeden z pięciu. Survivor's Hood, a co ja to mam? Survivor Gloves. For stopping that. A co ja mam w ogóle za ten? Za armor. Castaway plate i castaway chaises. To kto to sprzedaje? Gdzie jest ten typek, co to sprzedaje? Babka tego nie sprzedaje, on chyba sprzedaje, nie? It's good to see you. No. Castaway Graves, niestety w cholerę to wszystko kosztuje. To 44, 256 tysięcy. To jest, kurde, słabe. Goodbye, my liege. Ten tutaj sprzedaje dobry towar, ale właśnie. Właśnie, ona coś przetłumaczyła chyba. Przetłumaczyła mi tekst, więc zaraz się może dowiem, co tam mi przetłumaczyła. O. Co tam masz dla mnie? I finished the translation. Brought me back to my childhood. My mother used to read me a modern version of this every night before bed. I await your next find. This will give me something to do tonight. I should be finished translating it tomorrow. See you. Dobra, co my tam? Two-faced troll.
Two-faced troll. Many tides ago there sailed a captain known by many as King of the Ten Seas. To all who ever rode the waves with him, he was Johan Lionbeard, so called because it was said he kept an entire pride of lions within his bushy brown beard. Captain Lionbeard never lost or even nearly lost a fight, never, except for the day he met Jackal Tooth, the two-faced troll. Running low on supplies on his flagship, the Lion's Den, Lionbeard dropped anchor off the Teeth of Naros, hoping to trade with a friendly tribe of Colossae on the raid of Jotun encampment. After several hours, Johan found no Colossae hunting parties or villages, but by chance happened upon Shrine of Etne, To his delight, the shrine was freshly adorned with a lavish offering of food, drink, and gold. As he made to survey his good fortune up close, the ground beneath his feet gave away. He knew it had been a trap even before he crushed the floor of the cave below and broke both his legs. To nieprzyjemne miał przeżycia. After a moment to gather his senses, Johan realized that he was not alone. The other creatures lurk in the thick dark, just barely out of view. Jackal and Tooth, they called themselves, and they were delighted that Johan had fallen to their trap. "You dwarves think yourself so clever," said Tooth. Johan tried moving his legs, but they would not obey. "Not clever enough," continued Jackal, "dear, to avoid our trap," and they both cackled as they moved toward Johan's in a curiously awkward unison, a bit of balance and clumsy. They leaped into the air and landed together atop Johan. As one troll sank his teeth into his neck, the King of the Ten Seas saw the horrible truth. Jackal and Two were not two creatures, but one grotesque two-faced beast. Jesteś bracia syjamscy? They took turns, one chewing Johan's flesh while the other laughed madly. And Johan knew that time was short. "You trolls," he coughed through the blood in his throat. "I confess you are cleverer than me, but are you clever enough to see that I have even more heads than you?" The heads looked at each other puzzled. "For I am Johan Lionbeard, and my other heads live within my beard, many men ferocious and very angry." He stroked his beard, and in an instant four lions bounded from it and set upon the troll. "And now you'll find out why it's not wise to cage a lion." The lions took turns slashing at the troll's chest and devouring its legs. Jackal Tooth screamed for mercy, but there would be none. "Now I ask you," shouted Johan Lionbeard, "who is cleverer?" There was no response, as Two-Faced Troll, known as Jackal Too, was dead. Once Johan's pride was finished feeding on the meat of the troll beast, they dragged the captain out of the cave and back to his ship. He was immediately attended to by his crew, who know better than to ask what had happened. Hodował lwy w brodzie, które go uratowały. Naprawdę zajebista historia. Kto w to uwierzy? Kto w to uwierzy? Zobaczymy, co w takim razie będzie w następnym. W następnym, gdzie to będzie? O, to tu gdzieś. Defeat Calderon. Oh.
Skarb Island. No i dobra. Average speed, physical damage, a gift from a noble to his bard. Rewarding his shameless puffery in praise of nobles, virtues and good looks. A fajny mieczyk, ale... Ten mi się bardziej podoba. Chance to critical hit with magic, 15% critical hit damage with magic. Pójdzie na sprzedaż. Idziemy sprzedać do naszej babeczki, która kupuje wszystko jak leci. Shop. No i to jest, to mi się podoba. To mi się podoba, bo mogę chyba kupić teraz jakąś, coś mogę kupić chyba. Od tego typa, co ma takie drogie rzeczy. Więc jeszcze może sobie fajne. Some days I thought I would never get out of that war. Tak, mogę kupić. Mogę kupić to. Goodbye, my liege. It's good to see you. Chociaż może bym sprzedał tamte zestawy, one są chuja warte w większości. To może bym sobie coś jeszcze kupił, na przykład tą zbroję, chociaż nie, pewnie nie kupię zbroi. Whatever, pójdziemy do swojego lokum jeszcze, zobaczymy co ja tu mogę sprzedać. Temu gościowi. Chyba ja to wszystko zabiorę. I sprzedam. Co tu gościu jeszcze możesz ode mnie kupić, nie? Shop. Pyk.
127 tysięcy. Znowu mogę coś kupić. Good day. No dobra. Ja mam armora 1004. Zbroja tego Castawaya może jakoś super nie wygląda. Ale jest mocna. Ale jest mocna, a to jest spoko w takim razie. Co my mamy? Survival boot. W sumie nie mam tutaj Privateer's Hood, Privateer Boot, Children Operator. No i dobra. Pójdziemy jeszcze ostatnią rzecz zrobimy, czyli zadanko Invaders. Talk to Alder Malloy. Pogadamy z nim. I to będzie koniec dzisiejszego odcinka za chwilę. Znaczy, jak dojdę tam i pogadam z tym gościem, bo to już długo trwa. Gallows End has been defeated. I wish I could say it was the first such attack. But perhaps a new season has begun. One where we must fend for ourselves and not fall back on the promises of a faceless god. I don't know who you are, stranger, but your presence here has shaken us. We will survive, but it will take time. I will be here, always. Remake this village. I will start again, all of us working together. The will is there, even if the spirit is weak. Farewell.
czego to zadanie się pokazuje jeszcze. Dobra, mógłbym go obrobić, ale może później. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Obrabiać tego gościa będziemy w późniejszym terminie. Na razie to pa, pa.